No można powiedzieć, że w pewnym sensie Odyseja Wyborcza dzisiaj wpłynęła do portu przed kilkunastoma minutami. Dopełniło się. Donald Tusk został premierem, a jego gabinet został zaprzysiężony. To nie jest prowokacja polityczna, że wcześniej była piosenka po niemiecku. To tak całkiem przypadkiem się złożyło, że żeśmy o latających balonach w języku Kanta i w języku niemieckim usłyszeli. Kanta i kogo powinienem wymienić, to może Mariusz Gierej mi podpowie. Dzień dobry, panie redaktorze, redaktor naczelny portalu M-Polska. Dzień dobry, Goethego, panie redaktorze. Cały dzień człowiek spędził w Sejmie i co? I takie są efekty. Właśnie. Spędzanie czasu w Sejmie szkodzi oczywiście w języku Goethego. Rozumiem, że pan dyrektor wszedł w zasięg gaśnicą mózgu. To prawda, byłem blisko. Byłem blisko, nawet się trochę nawdychałem gaśnicy. Może to też efekt, że takie dziury w głowie się pojawiają. No dobrze, językiem Goethego to trochę żartobliwa uwaga. No ale tak, dopełniło się na poważnie. Donald Tusk został po raz trzeci premierem. Ślubowanie złożone, znaczy przysięga złożona, nominacje wręczone. Startuje rząd Donalda Tuska. Tak, powtarzam się często, ale to jest dobre pytanie. W jakim momencie jesteśmy zmiany politycznej, panie redaktorze? To bardzo trudne pytanie, dlatego że wielu ludzi sobie zadaje następujące pytanie. Czy to ten konflikt jest naprawdę, czy udawany? No właśnie to jest pytanie, bo ściskali, uśmiechali się, może akurat Bartłomiej Sienkiewicz się nie uśmiechał, ale prawie wszyscy politycy nowego rządu no, z uśmiechem dostawali, otrzymywali od prezydenta wręczenie tego samego prezydenta, którego część tego rządu chce stawiać przed Trybunał Stanu. No właśnie, ja właśnie do tego piję troszeczkę, to znaczy nawet nie do prezydenta, tylko w ogóle do konfliktu na linii opozycja, Prawo i Sprawiedliwość, w kontekście tego, czy faktycznie będą rozliczenia. Tak, bo są takie, podnoszą się głosy, że do tej pory włos z głowy tak naprawdę politykowi włosu z głowy nie zdejmie, prawda? No tutaj jak przyszło Prawo i Sprawiedliwość do rozliczania Platformy, to no, paru polityków tam, że tak powiem, się zrobiło ciepło. Przypomnijmy tam pan Stanisław Gawłowski, Sławomir Nowak, prawda? Próbowano Romana Giertycha jakoś tam ciągać, zupełnie zresztą dziwnie dla mnie, ale to szczegół. Natomiast pojawiła się komisja, prawda, Amber Gold i kilka innych, więc coś tam się wydarzyło. I teraz pytanie, czy faktycznie zapowiedzi, które miała obecna rządząca koalicja, jedną z głównych zapowiedzi jest po prostu rozliczenie rządów PiS-u. Czy faktycznie to rozliczenie będzie robione od A do Z? Jak bardzo będzie to wszystko mocno trzepane? No, to jest ciekawa rzecz. Znaczy, w moim przekonaniu będzie to dość mocne rozliczanie, pod kątem tego, że po prostu za rok z okładem, prawda, za półtora roku wybory prezydenckie, które są chyba najważniejsze w tej sekwencji wyborów. Są oczywiście samorządowe, które w tej chwili wszyscy tam od wokół tego biegają i tak dalej, aczkolwiek dużo, dużo poważniejsze dla przyszłości polskiej polityki i układów politycznych w Polsce są wybory prezydenckie. Andrzej Duda podkreślił, że ma tą wolę współpracy więcej. Nie tylko podkreślił, ale zapewnił. Zapewniam o tej woli współpracy i proszę, żebyście państwo potraktowali moje słowa naprawdę poważnie. No, podkreślił, że jest siłą, że dochodzi do zmiany, ale też zapowiedział Radę Bezpieczeństwa Narodowego, że ją zwoła z nowym gabinetem. To jest tak, że w tej chwili prezydent Andrzej Duda no jest niemalże ostatnią, może poza Narodowym Bankiem Polskim, ale z centralnych urzędów politycznych, no politycznej wadze jest taką redutą prawicy i to czyni z niego ważnego gracza, także gracza na scenie polityki krajowej po prawej stronie. Czy nie? Czy nie słyszę, że już pan redaktor jest sceptyczny? Nie, ja tylko nie zgadzam się z tym tutaj. Ostatnim, że te. Nie, że to są dwa tylko urzędy. Tych urzędów jest znacznie więcej. Przypomnę na przykład KNF, przypomnę UOKiK,
Przypomnę kilka innych agencji. Gdzie no, są agencje urzędowe, ale jak one mają moc polityczną? Żadną. W Konstytucji jako jednostkowy jest prezes NBP-u, no i oczywiście prezydent też jest w Konstytucji ujęty. No okej, okay. No jeżeli patrzymy na to, natomiast mamy też jeszcze prokuratora krajowego, prawda? Są to takie zwane bezpieczniki, które sobie PiS tam pozakładał wcześniej. Ale to bez znaczenia, oczywiście będą jakieś wytrychy robione, żeby to pozmieniać. Natomiast no, to jest bardzo ciekawa rzecz pomiędzy prezydentem a przyszłym rządem. Ja te słowa o koncyliacyjności prawda, prezydenta odbieram w ten sposób, że tutaj pan nastolatek głównie ustami pana prezydenta mówi obecnie rządzącej koalicji, że nie, pan prezydent nie będzie kozłem ofiarnym w sytuacji, w której będziecie chcieli tylko rozliczać, a nie będziecie reformować państwa. Ja to tak odczytuję, prawda? Czyli, że ten gorący kartofel pod tytułem a prezydent będzie blokował, prawda? Jest tutaj przez pas prezydencki w tej chwili niwelowany i na pewno koalicja rządząca będzie chciała to przetestować. Tutaj będzie także ten spór, że atak, no bo Donald Tusk może wybrać sobie kierunki ataku, nie ma ich znowuż tak wiele, znaczy, no, ale może uderzyć tylko w PiS, a może uderzyć także w PiS i w prezydenta. No i nie mówię tu tylko o ataku, ja mówię tutaj o na przykład wysmarowaniu jakichś kłopotliwych ustaw dla pana prezydenta, na przykład likwidacja Rady Mediów Narodowych, prawda? Albo jak coś innego. Czyli krótko mówiąc, tutaj pan prezydent zdeklarował daleko idące porozumienie, współpracę i tak dalej. No to jeżeli pan prezydent deklaruje, no to my tutaj, panie prezydencie, jest taka sytuacja, no nie może być tak, że rząd nie ma wpływu i prawda, pach. Co pan prezydent na to? No i tutaj się zaczną dopiero schody i tu będzie, tak naprawdę to będzie odpowiedzialność za na przykład weta pana prezydenta będą gorącym moim zdaniem kartofem przez najbliższe półtora roku. To który będzie tak porzucany może pomiędzy jedną stroną a drugą. Tak, może to wyglądać, ale myśmy tą dyskusję od jednej, bo chyba nie najważniejszej strony zaczęli, bo to nie pan prezydent jest głównym bohaterem dnia dzisiejszego, tylko Donald Tusk i jego rząd. Dość tak intensywnie sprawdzam w tej chwili na bieżąco, czy był jakiś liczniejszy rząd pod względem liczby ministrów, członków Rady Ministrów i nie znajduję. 27 osób na stałe zasiądzie w Radzie Ministrów, to dużo. Jak ten rząd wygląda? Ale tam jest chyba kilku ministrów w kancelarii premiera Rady Ministrów, więc to tak, jak chodzi o resorty, to chyba były jeszcze liczniejsze, wydaje mi się, ale nie liczyłem, ja nie sprawdzałem tego. Nowością jest resort przemysłu, to rzeczywiście jest ciekawe. Co jest ciekawe, wiele nazw się nie zmieniło. Na przykład klimat i środowisko, innowacja Prawa i Sprawiedliwości została, no bo klimat to w miarę nowocześnie, ale że to rodzina została. Wrócono do nazwy tej, która miała pierwotnie pani minister Rafalska, czyli rodziny, pracy i polityki społecznej. Też tego Donald Tusk nie zmienił, nie powrócił do nazwy resortu tradycyjnej, kiedy on był premierem, czyli polityki pracy i polityki społecznej, ale jest ta jedna nowość, jedyna w tym rządzie innowacja Donalda Tuska. Przemysł. Nie tylko jedna, bo jest jeszcze rozdzielenie edukacji z nauką. No tak, ale to było zawsze, że to PiS połączył. Nie, rozdzielenie. Mówię o rozdzieleniu, prawda? To też jest nowość. To trzeba, znaczy w porównaniu z tym, co ostatnio było, o tak bym powiedział. Tak. Nowość, ale świeże natomiast. Przemysł. Ministerstwo Przemysłu to jest jedyna innowacja, będę się tu upierał, taka zupełna nowość, co wprowadził ten rząd. Jak to technicznie ubrać, co to znaczy dla polskiej polityki gospodarczej? To jest dla mnie bardzo duża zagadka, od razu mówię. Chętnie zobaczę kompetencje tego ministerstwa. Czym to ministerstwo ma się zajmować? Bo jak słyszę słowo przemysł, to od razu mam na myśli, w głowie mi się otwierają fabryki, prawda, etc., etc. A jak mówimy o fabrykach,
to mamy w związku z tym, na przykład, czy uprzemysłowieniem kraju, no to mamy infrastrukturę, mamy badania, mamy energetykę, klimat, znaczy nie klimat, tylko załóżmy środowisko, ochrona środowiska, etc., etc. Ministerstwo Przemysłu, czym ono ma się zajmować? Nie wiem. Ważne jest na pewno, bardzo istotne dla politycznie, jest jedna rzecz, która mówi o tym, że to ministerstwo ma się znajdować na Śląsku. Tak było w 100 konkretach. Nie jestem pewien, czy to zostało powtórzone w umowie koalicyjnej, ale wyraźnie, specjalnie nastawiałem uszu, żeby usłyszeć w wystąpieniu, kiedy premier o tym mówił, premier Tusk wczoraj z mównicy sejmowej o tym ministerstwie. No nie zająknął się słowem, że to ma być właśnie ta innowacja, że nie tylko nowe ministerstwo, trochę nowy pomysł na administrację publiczną w zakresie gospodarki, ale i innowacja decentralizacji ministerstwa na Śląsku. Tego nie usłyszałem. No właśnie, to jest dla mnie ciekawe, bo jeżeli jest ruch, że to ministerstwo faktycznie znajdzie się na Śląsku, to jest test tak naprawdę w tym momencie, na ile to się przekłada na elementy wyborcze. Dla mnie osobiście. Ja tak to odbieram i tak uważam. Czy to będzie komfortowa sytuacja dla na przykład pani minister, która będzie miała dojeżdżać ze Śląska do Warszawy, chyba że będzie się łączyła online? No to wydaje mi się, że to jest takie średnio, bo jednak ta bezpośrednia relacja z innymi członkami rządu jest bardzo istotna. Więc no to jest taka, dla mnie to jest taki element, który jest takim balonem próbnym, jak to zadziała, tak bym to określił, prawda? W moim przekonaniu w tym momencie Donald Tusk to ten jeden resort w ten sposób robi. Tak jak on ma to zwyczaju, testuje po prostu reakcję społeczną, testuje, czy to wszystko zadziała, czy to będzie funkcjonowało i tak dalej. Zobaczymy. I pokieruje nim pani profesor, czy doktor habilitowana Marzena Czarnecka, bezpartyjna, taka, to też jest i nowy resort, i w sumie jedyne zaskoczenie, coś czego nie widzieliśmy od wielu tygodni, czyli właśnie ta nominacja trochę, rzeczywiście nie trochę, bardzo apolityczna, bo do tej pory pani profesor z każdy, kto był w Sejmie, to pewnie jej nie poznał, bo nigdy się nie udzielała publicznie bardzo mocno. Tak samo Maciej Berek, który będzie sekretarzem stanu centrum. No nie, Maciej Berek był w poprzednich, był urzędnikiem Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Był urzędnikiem, ale właśnie jest urzędnikiem, jest osobą bezpartyjną. Cała reszta ministrów to są jednak politycy, osoby partyjne. Ale też te kompetencje są ciekawe. No są takie nominacje, które nie budzą w tym rządzie większych emocji, jak przykład Czesław Siekierski. Zajmuje się rolnictwem, był w Europarlamencie. Absolutnie. W rolnictwie, był wiceministrem rolnictwa. Bardzo doświadczony człowiek, więc tak, to kandydatura bardzo mocna PSL. No ale z drugiej strony mamy takie dziwne nominacje. Dariusz Wieczorek z Lewicy, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W życiu wcześniej się tym nie zajmował pan minister. Dalej można też takie wyliczać. No Izabela Leśna, minister zdrowia, też do tej pory o zdrowiu się w ogóle nie wypowiadała. Ale minister Leszczyna, o ile pamiętam, zasiadała w Komisji Zdrowia, więc miała do czynienia z tą materią, więc jest co prawda zupełnie innej specjalności, znaczy no trochę jak Adam Niedzielski, prawda? Tak, był ekonomista, tak samo tutaj, prawda? Ekonomistka. Więc no ja bym akurat tutaj pani Leszczyny nie skreślał, bo tego typu warianty już były grane. Prawda, absolutnie. Pana Wieczorka nie znam, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast też jest generalnie polityk doświadczony, bo to nie jest, że tak powiem, nowalika w polityce, więc zobaczymy. Znaczy, panie redaktorze, generalnie zasada jest jedna i to zawsze się sprawdzało w Polsce i myślę, że tak będzie. Na pewno rząd dostaje pewien bonus zaufania na starcie. Zawsze tak było.
Bonus zaufania, tylko pytanie, czy on nie jest ciut mniejszy w tym wypadku, nie tylko ze względu na premiera, który już jest w Polsce powszechnie znany i trudno mówić o świeżości sondaża. To się może zmieni, może Donald Tusk z powrotem oczaruje Polaków, ale przychodzi na ten urząd z bardzo złymi, bardzo słabymi notowaniami. Nawet sympatyzujące z partiami liberalnymi pracownie pokazują, że większość Polaków na wstępie uważa, że będzie złym premierem, bo no Polacy cały czas Donaldowi Tuskowi nie ufają. To się może zmieniać oczywiście, ale nie jest to świeży powiew i powiew nadziei wobec tego polityka. No i duża część członków tego gabinetu to są już ludzie, twarze bardzo mocno opatrzone. Trudno tu mówić o świeżości. Nie, Sikorski, Sienkiewicz, Bodnar, no też opatrzona twarz. Pierwszy raz w rządzie, no ale jednak polityk, który już się w tej telewizji opatrzył. Krzysztof Gawkowski, fighter. Sławomir Nitras, coś więcej chyba niż fighter polityczny. Takie postacie, które nie budzą szacunku. No jak się patrzy na pana Gawkowskiego czy pana Nitrasa, to przynajmniej ja nie mam w takiej wyobraźni czy posągowego, statecznego urzędnika państwowego. Wręcz odwrotnie. My bez przesady. Sam Nitras, myślę, że dogadać się na przykład z kibicami, będzie miał świetną relację, więc jest okej. Natomiast tu się nie zgodzę, absolutnie. Jest bardzo dużo młodych polityków, którzy tam wchodzą do tego rządu, będą piastować pierwszy raz funkcję ministrów. Dla mnie osobiście jest to znak, że Donald Tusk postanowił odmłodzić trochę kadrę Platformy Obywatelskiej na przykład, prawda? I to wyraźnie. To, że jest kilku zawodników doświadczonych... To proszę mi podać poza Andrzejem Domańskim kogokolwiek... Szłapka. Adam Szłapka, ale on jest Nowoczesny, ale to prawda, koalicja Obywatelska, drugi lider Nowoczesnej. No tak, jest, poza Andrzejem Domańskim jest drugi Adam Szłapka, ale nie wiem, czy Adam Szłapka robi różnicę. Ministerstwo Edukacji. Barbara też Nowacka. Nowa pani minister. Ale czy Barbara Nowacka jest nową twarzą w polityce, świeżą twarzą w polityce? Ale to tutaj bym nie... Znaczy, ja bym powiedział tak. W tej drużynie są doświadczeni zawodnicy, średnio doświadczeni i są kompletnie nowi, prawda? No mówiliśmy przed chwilą o pani minister przemysłu. I jest to okej. Dla mnie, znaczy mówię, w Polsce przyjęło się, że jednak mimo wszystko powoływany rząd dostaje pewien taki element zaufania, prawda? Ten element zaufania, teraz pytanie, jak długo ten efekt będzie się utrzymywał, nowości. Po to się zresztą robi na przykład rekonstrukcję rządu, prawda, zmienia się, po to, żeby dostać jeszcze raz jedną szansę. Tutaj jest początek tego funkcjonowania tego rządu i teraz zawsze tylko pytanie, jak szybko ten pierwszy moment zostanie zjedzony, prawda, przez bieżączkę kolejnych tygodni władzy i na ile ten efekt świeżości będzie utrzymany. Wydaje mi się, że obecny rząd Donalda Tuska, ten skład, ma za zadanie dowieść element świeżości do wyborów, przede wszystkim samorządowych, a następnie do wyborów do Europarlamentu. A potem się zobaczy. Potem prawdopodobnie kilku ministrów z tego rządu na przykład będzie kandydowało do Europarlamentu. Tak przewiduję. I rzeczywiście taki trochę, tak to brzmiało wczoraj w wypowiedziach Donalda Tuska, że by się nie przywiązywać do tych stanowisk. To zapytam jeszcze takie ogólne. Dużo partii, szereg nazwisk. Zdaje mi się, czy to jest sygnał na wewnątrz, czy na zewnątrz i do wewnątrz obozu. Najpierw sygnał na zewnątrz. Co Donald Tusk chciał taką Radą Ministrów powiedzieć Polakom w ogóle, ale także w szczególności własnym wyborcom? Krótko mówiąc, że dość gładko się dogadaliśmy, będziemy razem pracować i na tą chwilę mamy rozliczać PiS, ale i również realizować te projekty, które są dla nas wspólne. Do wewnątrz jaki sygnał poszedł? Do wewnątrz poszedł sygnał następujący.
że okej, mamy ministrów, ale nie będzie, znaczy generalnie rzecz biorąc, ja odnoszę wrażenie, że Donald Tusk nie będzie tolerował, nie będzie tolerował samowolki politycznej i nie będzie tolerował wpadek w rządzie. W sensie takim, że no, ktoś coś nawywija, krótko mówiąc. A z drugiej strony Paulina Hennig-Kloska do rządu się dostała, tak jakby trochę też Donald Tusk chciał powiedzieć, to z kolei pytanie z tezą, wszystko mi wolno trochę. Jestem może silny. Może nie do końca. To jest tak jak... I tutaj pytanie jest takie, na ile głęboko będzie to kultywowane. To jest tak jak Prawo i Sprawiedliwość również w swoim czasie broniło do upadłego ministrów, którzy byli fatalni. Albo popełnili katastrofalne błędy, prawda? I to było zawsze tak, że swoich bronimy do końca. Tak było. To nie ulega wątpliwości. Donald Tusk też trochę tutaj w ten sposób zagrał, że można popełnić błąd, ale obawiam się, że on tych błędów dużo tolerował nie będzie. I tym bardziej, znaczy w przypadku wiatraków to jest o tyle mówiłem, że to było trudne, prawda? Pamiętam, że rozmawialiśmy w poprzednim... Razem o wiatrach. Tak, że to jest złapanie tak naprawdę... przyszłej koalicji rządzącej w wykroku, znaczy jeszcze nie są ministrami, jeszcze nie są premierami, a już mają kłopot, prawda? I jak zdymisjonować ministra, który nie jest ministrem i tak dalej. No to więc zdecydowano się na to, że ten projekt będzie poprawiany, będzie broniony, że bo jednak wiatraki są elementem, pamiętajmy, jednak agendy koalicji obecnie rządzącej. Więc one muszą dostać zliberalizowane prawo, bo takie były zapowiedzi, no i to się zapewne wydarzy. Oczywiście nie w tak skrajnym wydaniu, jak to zostało zaprezentowane, ale na pewno będzie to zrobione. Rada Ministrów omówiona, to jest ta forpoczta, którą wszyscy Państwo, jeżeli się interesujecie chociażby pobieżnie polityką, będziecie widzieć, a my jeszcze się umówimy kiedyś na rozmowę o wnętrzach rządu, bo to już jest w części ustalone, dużo wiemy, paru rzeczy jeszcze nie wiemy, a rozkład wiceministrów też jest niezwykle ciekawy, to już bardziej specjalistyczna rozmowa, ale jak tylko się ci wiceministrowie pokażą, już nie będziemy mieli spekulacji, tylko fakty, to o tych faktach porozmawiamy, co one z kolei mówią i o konstrukcji polskiego rządu, ale również co mówią o sile różnych partii i frakcji wewnątrz nowego trzeciego rządu Donalda Tuska. Naszym gościem był Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mpolska24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W tym gorącym dniu mamy zaprzysiężony trzeci rząd Donalda Tuska.